Miałem taką w życiu przerwę, że przez ileś tam lat odpuściłem całkiem sport. Wielcy tenisiści, wielcy piłkarze potracili wielkie fortuny. Mając ten salon rowerowy, mówię, kurczę, zależy mi, żeby to kolarstwo polskie się w jakiś sposób rozwijało, bo widziałem, jak to tak spada taką linią krzywą do dołu, bo wielu, wielu fantastycznych kolarzy tutaj zaczynało tę swoją karierę, Kittel, Greipel. Kolarstwo akurat jest taką dyscypliną sportu i chyba przez to ludzie go kochają, że ono jedzie do ludzi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, 13.10 u Hery. Dzisiaj w klimatach sportowych, bo waszym gościem jest... Czesław Lang. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mi miło. Mam pytanie, bo pewnie naturalnie większość osób prowadzących wywiad rozpoczyna od historii, od tego jak to było kiedyś, ja bym chciał zacząć od dziś. Kim pan dzisiaj jest? Jak pan dzisiaj o sobie mówi? Na pewno jestem cały czas sportowcem, bo jeżdżę na rowerze, dbam o swoje zdrowie w jakiś sposób. Miałem taką w życiu przerwę, że przez ileś tam lat odpuściłem całkiem sport, zająłem się biznesami, prawda? Zawsze dla każdego sportowca jest taki trudny moment, kiedy kończysz karierę sportową, co dalej, prawda? Mhm. Bo byłeś kimś tam, co osiągałeś jakieś sukcesy, wszyscy chcieli ciebie zatrudnić, dziennikarze chcieli z tobą rozmawiać, nagle kończy się to wszystko i trzeba znaleźć swoje nowe miejsce w życiu. No i wtedy odstawiasz ten sport gdzieś tam na bok, no ale to takie na ogół jest, jak odstawisz coś, co ciągle cię ciągnęło, a potem byłeś taką rozpędzoną machiną, która cały czas paliła te kalorie, no to później się gdzieś to, jak tak nagle rzucisz, to odbija się na zdrowie. I właśnie kłopoty ze zdrowiem przywróciły mnie do tego, żebym zaczął z powrotem właśnie być aktywny sportowo, jeżdżę na rowerze, sprawia mi to przyjemność. Tak się cieszę, że miałem 20 lat, wręcz nie mogę się doczekać, kiedy już zacznie się wiosna, kiedy zaczniemy jeździć na rowerach, a teraz zimą sobie jeżdżę na tor kolarski, także że na pewno jestem sportowcem, ale też jestem biznesmenem. Ponieważ, no, tak jak mówię, po skończonej karierze trzeba było coś robić, znaleźć swoje miejsce w życiu. Ja próbowałem wiele rzeczy, miałem i restauracje, i miałem jakieś przedstawicielstwo różnych firm włoskich i tak dalej, no ale cały czas mnie ciągnęło kolarstwo i 25 lat temu zacząłem się zajmować organizacją Tour de Pologne w takiej nowej formule i jestem bardzo szczęśliwy, że przez te 25 lat udało się wprowadzić Tour de Pologne do World Tourów, tam gdzie Tour de France, tam gdzie Giro d'Italia mamy Tour de Pologne, ale również też jestem rolnikiem, mam duże gospodarstwo ekologiczne, uprawiam ekologiczne i warzywa, i zboża, i tak dalej, także też zajmuję się rolnictwem, trochę hodowlą, bo mam konie, także taki trochę szeroki wachlarz zajęć. Okej, okay. Wow, a ta część jakby hodowlana, rolnicza jest dla mnie absolutną nowością. Będę w ogóle chciał chętnie do niej nawiązać. Na razie porozmawiajmy o tej części przejścia kariery sportowej, ze sportowej do sportowej. Jak to było u pana z zakończeniem kariery? Tak jak powiedziałem, jest to wielka trauma dla każdego sportowca, bo jesteś kimś, co robisz, można powiedzieć, najlepiej na świecie. Nie wiem, jakby w momencie, nie wiem, Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata ustawili wszystkich kolarzy z całego świata, to jesteś na podium, prawda? Czy lekkoatletów, ten, który zdobywa medal, jest na podium. Czyli to, co w tym robisz, jesteś najlepszy i nagle, no, po iluś tam latach musisz liczyć się z tym, że ta twoja kariera się skończy, prawda? Że to, co robiłeś, w czym byłeś najlepszy, no, niestety odchodzi gdzieś na bok i ty musisz znaleźć sobie nowe miejsce w życiu, gdzie, no, nie zawsze jest łatwo, bo te takie najlepsze lata młodości każdy sportowiec przeznacza na to, żeby być najlepszy w tym piłkarzem, kolarzem, lekkoatletą, prawda? Mhm. Czyli odstawia swoją edukację, chociaż często teraz już jest tak, że jednak sportowcy dbają o to, żeby się uczyć przy okazji, żeby jakoś się rozwijać. Za moich czasów to większość chodziła do szkoły zawodowej, zawodowej, maturę to miało mało kto, tylko po prostu sport. No i później nie jest łatwo się tak przestawić, znaleźć swoje miejsce w życiu, żebyś też był doceniany, żebyś miał sukcesy, żeby to ci się wszystko jakoś w sposób układało. No i na pewno to wymaga dużo pracy, dużo stresów. Jest to wielka trauma dla każdego sportowca. Czy to będzie, nie wiem, Robert Lewandowski, czy to będzie Justyna Kowalczyk, czy Adaś Małysz. Każdy będzie musiał znaleźć swoje miejsce w życiu, czy z kolarstwa Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Gdzieś jak kończy się ta kariera, to musi zacząć nowy rozdział i jest to bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne. To dzisiaj z perspektywy czasu, jaką radę dałby pan sportowcom, którzy są u szczytu swojej kariery? Znaczy, powiedzmy sobie, myślą o tym, żeby, nie wiem, za 4 lata skończyć.
O czym powinien zacząć myśleć? Myślę, że każdy sportowiec ma te 5 minut w swoim życiu, żeby też w jakiś sposób zabezpieczyć się finansowo, bo wiadomo, później, żebyś cokolwiek robił, to musisz mieć jakieś finanse na to. Ktoś chce, nie wiem, mieć restaurację, ktoś chce, nie wiem, kupić kawałek ziemi, uprawiać rolę i tak dalej, czyli to jest takie 5 minut dla każdego sportowca, gdzie są większe szanse niż normalnie przeciętny człowiek, żeby odłożyć sobie jakieś tam pieniądze, prawda, za swoje wyniki, za swoje sukcesy, za swoje jakieś tam reklamowe też możliwości zarobienia pieniędzy i tak dalej, żeby tak spokojnie sobie gdzieś odłożyć te pieniądze, to jedno, i też żeby nie wpaść w taką pułapkę, bo często tak jest, że jak ktoś kończy karierę, ja widzę wokół niego się dużo takich sępów gromadzi, a chodź zrobimy to, a chodź zrobimy tam, wiedzą, że on ma jakieś tam pieniądze, nie mają doświadczenia i wciągają tych sportowców w różne jakieś takie kabały, bo wiemy, nawet wielcy tenisiści, wielcy piłkarze potracili wielkie fortuny. Także rozsądek, spokojnie, żeby chodzić po ziemi, odłożyć sobie jakieś tam, prawda, oszczędności na to, że jak się to kończy ta kariera, żebyś miał też komfort, żeby okej, mam jakieś środki do tego, żeby godnie żyć przez ileś tam lat, może gdzieś zainwestuję te pieniądze w coś, może to mi pomoże, także żeby nie roztrwaniać tych pieniędzy na to, że, prawda, że żyję ponad stan, a później kończy się kariera i nie wiem, co mam sobą zrobić. Okej. Pierwszym biznesem była restauracja? Pierwszym biznesem było przedstawicielstwo firmy takiej jak Colnago, jak Diadora, włoskich firm, rowery. To był taki salon rowerowy, pamiętam Warszawa, Marszałkowska, pierwszy w ogóle chyba w Polsce taki duży salon, gdzie były już rowery górskie, bo to jeszcze nikt nie znał rowerów górskich, górale. Marka Colnago, no to fantastyczna, to tak jak Ferrari w samochodach, tak również Colnago, wszyscy przychodzili, oglądali te rowery, aż w końcu się tak skończyło, że ktoś wybił szybę i ukradł. Okay. I ukradł, bo te rowery były takie no, niepowtarzalne, no ale to były właśnie rowery, była Diadora, no i oczywiście przy okazji tego właśnie gdzieś się narodziła idea restauracji, polsko-włoskiej restauracji, była bardzo dobra restauracja, bo to było w Teatrze Wielkim, La Gioconda się nazywała, produkty raz w tygodniu sprowadzili, zadaliśmy z Włoch, także że pierwsza taka kuchnia włoska zaistniała w Polsce. Okej. Okay. I co się dzisiaj dzieje z tą restauracją? A teraz jest też restauracja. Jest to bardzo dobra, renomowana restauracja. Prowadzi ją Francuz. Uciekłem w tej chwili jego nazwisko, ale bardzo znany, bo prowadzi programy kulinarne w telewizji polskiej. Okej. Okay. Dobrze. Ale ta miłość do kolarstwa została i przełożyła się na organizację Tour de Pologne. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że mając właśnie ten salon rowerowy, no mówię, kurczę, w jakiś sposób trzeba promować te rowery, bo Polacy wtedy nie jeździli tak na rowerach jak teraz. Okay. Na rowerach jeździ tylko kolarze i tam jak ktoś nieraz gdzieś jechał na rowerze, to patrzono na niego jak na dziwolonga. Więc żeby zbudować modę na rowery. No i jak te rowery, te górale zaczęliśmy sprowadzać, to mówię, kurczę, warto jakieś imprezy robić, żeby zachęcać ludzi, pokazać w ogóle te rowery. I zaczęło się od rowerów górskich, MTB z wieloma firmami robiliśmy, bo robiliśmy z firmą Żywiec, firmą Skoda, później przez wiele lat Skandia, Vienna Life i tak dalej, czyli takie wyjście z tym rowerem do całej rodziny, nie tylko dla zawodnika, pokazać, że ten rower właśnie to jest taki rower, że sobie wsiadasz, jedziesz gdzieś tam po lesie, po polu, nie musisz ryzykować, że cię auto rozjedzie i tak dalej, i to była taka pierwsza idea. No ale cały czas mnie ciągnął też rower szosowy bardzo. No i mieszkając prawie 15 lat w Italii, zawsze ubolewałem nad tym, że kurczę, musimy jechać do Włoch, do Francji, do Hiszpanii, żeby tam jakiś wynik osiągnąć i dopiero to jest ważne. No i marzyło mi się bardzo, żebyśmy my w Polsce mieli swoją taką imprezę, że przyjadą inni też kolarze, wielcy mistrzowie do Polski i to będzie dla nich tak samo ważne jak we Francji czy we Włoszech. No i taką pierwszą imprezą to było kryterium Animexu, bo wtedy pozyskałem partnera Animex jako sponsora. W ogóle jeszcze przed organizacją imprez to założyłem taką polsko-włoską grupę sportową, zawodową, która była, się nazywa Diana Colnago Animex. Po raz pierwszy sponsor był w tej grupie i to była taka silna grupa, bo z polskiej strony to był Zenon Jaskuła, Leszek Piasecki, Joachim Halupczo, Kula Szerszyński, a po włoskiej stronie Giuseppe Saroni, wielki mistrz, Chioccioli, Ballerini, no taka silna, bardzo grupa taka, można powiedzieć teraz world tourowska.
No i miałem 3 lata przygody z tą grupą, ale nie podobało mi się być menadżerem tej grupy, bo to raczej byłeś kierowcą dla zawodników, Okej. niż nie było jakiegoś wpływu na to, że ty ich trenowałeś, że ty im coś tam mówiłeś, każdy tam już miał swój ten. Także że mówię, nie pasuje mi to za bardzo, ale mając ten salon rowerowy, mówię, kurczę, zależy mi, żeby to kolarstwo polskie się w jakiś sposób rozwijało, bo widziałem, jak to tak spada taką linią krzywą do dołu, bo tak, żeby dana dyscyplina sportu żyła, to musi być medialna, prawda? U nas był wyścig pokoju, który ciągnął to wszystko w jakiś sposób. Jeszcze była to impreza naprawdę zorganizowana fantastycznie, wielkie zainteresowanie, tysiące, można powiedzieć miliony ludzi na trasie, wielkie sukcesy i tak dalej. Po zmianie systemu, bo przecież ten wyścig organizowały 3 gazety, Trybunał Ludu, no i Dolczan, Żółte Prawo, tam nie było praw marketingu, po prostu był zróbcie i będzie, ja nie martwcie się o pieniądze, prawda, nie martwcie się o marketing, nie martwcie się o promocję, po prostu były pieniądze na to i robił to Polski Związek Kolarski wspólnie tam z tymi innymi związkami, także mówię, tu nie było problemu z pieniędzmi, nie było problemu z organizacją, bo to całe państwo było w to zaangażowane. Ale gdy zmienił się system, to też ten wyścig okazał się, że no, nie będzie dalej kontynuowany i gdzieś tak uciekło kolarstwo z mediów. Uciekło kolarstwo z mediów. No i akurat był taki moment, gdzie był 50. jubileuszowy Tour de Pologne, gdzie już go nikt nie chciał zrobić, bo właśnie nie było tych pieniędzy, prawda, z budżetu państwa, nikt go nie chciał zrobić, nikt się tym nie interesował. No i ja tak przejrzałem historię tego wyścigu, że pierwszy raz został rozegrany w 1928 roku. Zobaczyłem sobie, jacy kolarze go wygrywali. No to była taka nasza narodowa impreza, której groziło to, że już nigdy nie będzie rozegrana. Że gdzieś tam wypadnie z tego kalendarza, tak jak teraz wyścig pokoju, prawda, taki wyścig i go nie ma. No i postanowiłem no, zaryzykować w jakiś sposób. Wtedy pamiętam świętej pamięci Zbigniew Rusin był prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Mówi, weź Lang, zajmij się tam tym, może ty to jakoś tam zrobisz. No i faktycznie mówię, kurczę, nie jest to łatwe, bo sam wyścig no, nie miał bardzo dobrej renomy, gdzieś tam jakieś długi w hotelach niepopłacone, jakieś to klasa wyścigu też była bardzo niska. Kalendarz światowy się łączył, że zawodowstwo się kończyło z amatorstwem, już nie było takiego podziału. Mówiłeś komuś wyścig dookoła Polski, Tour de Pologne, to nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi. Ale no, postanowiłem zaryzykować, tak jak i w sporcie, tak i w biznesie. Mówię, kurczę, zainwestuję jakieś tu swoje pieniądze na to, żeby to zorganizować. Zacząłem współpracować z takimi firmami jak Fiat. Od samego początku Coca-Cola, prawda, gdzieś tam, no ale to były takie symboliczne jakieś tam kwoty, nie wiem, bidony na start czy coś. Zainwestowałem swoje jakieś tam pieniądze właśnie, które miałem oszczędzone podczas tej kariery, żeby ściągnąć do Polski po raz pierwszy grupy zawodowe. Przyjechało 5 grup zawodowych, najpierw to był wyścig Open. No i taki cel sobie postanowiłem, żeby kurczę, żeby doprowadzić ten wyścig w tym kalendarzu światowym do grona tych takich ważnych wyścigów. No i to w ubiegłym roku mija 25 lat, kiedy zaczęliśmy robić ten wyścig w nowej formule. No i mam wielką satysfakcję, że doprowadziliśmy Tour de Pologne do grona, tam gdzie jest Tour de France, gdzie jest Giro d'Italia, gdzie jest Vuelta a España. No, no wymaga to wielkiej pracy, wymaga to chodzenia, proszenia się, przekonywania, bo nie każde początki były bardzo trudne. Przede wszystkim media przekonać, żeby pokazywały kolarstwo, prawda? Miasta, żeby chciały się zaangażować na współorganizację, znaleźć sponsorów. To wszystko to mówię, nie było łatwe, ale krok po kroku cierpliwie podnosiliśmy cały czas poprzeczkę. No i teraz Tour de Pologne jest marką bardzo rozpoznawalną. Można powiedzieć, że jesteśmy śmiało w pierwszej piątce takich wyścigów wieloetapowych, które są najważniejsze na świecie. Przyjeżdżają wielcy kolarze, tak jak, nie wiem, Peter Sagan, Michał Kwiatkowski. Wielu, wielu fantastycznych kolarzy tutaj zaczynało tę swoją karierę. Kittel, Greipel, Gaviria. Także, że jest to wyścig taki, który też odkrywa nowe talenty, ale przede wszystkim skupiłem się też, tak jak to robią Francuzi, no bo trzeba naśladować najlepszych, że Tour de Pologne to są wielkie emocje sportowe i tutaj o te emocje dbamy bardzo, ale też fantastyczna możliwość promowania Polski, pokazywania Polski na świecie, bo kolarstwo akurat jest taką dyscypliną sportu i chyba przez to ludzie go kochają, że ono jedzie do ludzi, nie? Jest dane za darmo, nie jest to komercyjne i jedziemy do ludzi, no przejeżdżamy Tour de Pologne, który ma 7 dni, przejeżdża prawie przez 1300 km w Polsce, prawie 500 miejscowości i na trasie
Na przykład w ubiegłym roku się zgromadziło ponad 3 miliony ludzi na Wow. startach, premiach, metach, zwyczaj trasy. Czyli widać, że warto jest dla kogo to robi. To jest taka największa nagroda. Bo mówię, organizacja takiej imprezy jest bardzo trudna. To jest najtrudniejsza logistycznie impreza do zorganizowania w sporcie, bo to jest tak, zamykanie dróg, ulic, placów, cała logistyka, ustalanie z policją, z różnymi służbami, kiedy kolarze jadą, bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Naprawdę to jest, no, wczoraj wróciłem z Krakowa, z Katowic, właśnie już cały czas prowadzimy rozmowy na temat przyszłego Tour de Pologne. No i to nie jest, mówię, nie jest to łatwe do zrobienia, ale później jest ta wielka satysfakcja, że masz te tysiące, tysiące ludzi na trasie, którzy cieszą się, biało-czerwone flagi, kibicują, a teraz jeszcze dla Touru, bo pamiętam, były początki, kiedy zrobiliśmy ten wyścig zawodowy, no to brakowało nam kolarzy, bo mieliśmy wyścig, a nie mieliśmy, mieliśmy teatr, nie mieliśmy aktorów. No a teraz fajnie, fajnie, bo całe pokolenie nowych, świeżych zawodników weszło i świetnie się ścigają, tak jak, nie wiem, Mistrz Świata Michał Kwiatkowski, Rafał Majka i wielu, wielu innych i naprawdę to jeszcze podnosi cały czas rangę tego wyścigu i przede wszystkim daje radość ludziom. Czy można dzisiaj mówić o tym, że Polacy zaczynają rozumieć szosę? Zaczynałem. Generalnie my mamy jeden wielki problem. W całym sporcie, jako kibice, bo my nie kibicujemy zawodnikowi, tak jak to robią Włosi, Hiszpanie, tylko my kibicujemy medalowi. Medal, miejsce, prawda? Nie kibicujemy na przykład, nie wiem, Adaś Małysz skacze, wygra, mistrz świata, czy Stoch, prawda? Ale jak już zajmie czwarte miejsce, to już w ogóle nie patrzymy na niego. A na przykład Włosi od razu idą do ciebie. A Adasiu, a dlaczego zająłeś tam czwarte miejsce? A co się stało? A jak? A oni cały czas są z tobą i kibic też jest z tobą. Musimy się tego jeszcze nauczyć, żeby nie kibicować miejscu ani medalowi, tylko temu zawodnikowi, który nas reprezentuje i być z nim na dobre i na złe. I wtedy to jeszcze bardziej się wiąże z tym zawodnikiem, bo nie tylko się trzeba cieszyć ze zwycięstwa, ale też trzeba zrozumieć porażkę, trzeba zrozumieć, że ktoś ma problemy, że forma nigdy to nie jest tam szczyt, tylko raz jest wyżej, raz jest niżej. Być z tym zawodnikiem i wtedy to jest cała taka pełnia tego kibicowania. A tak trochę jesteśmy nauczeni przez media, że jak jest medal, to o, wszystko, wszystko, wszyscy razem, prawda, lecimy. Nie ma medalu, to już B nie liczy się. I to jest pewnie bardzo ważny punkt. Dotknął Pan takiego elementu, który bardzo często się pojawia ludzi nazywanych kibicami sukcesu dokładnie, znaczy, Tak, którzy dokładnie się tego tak. radują. Co musi się wydarzyć, żebyśmy mogli to zmienić z Pana perspektywy? Ja myślę, że już się dzieje, szczególnie w kolarstwie, dzieje się w biegach, że ludzie sami muszą zacząć uprawiać to. I ja widzę, jak się bardzo, bardzo w Polsce rozwija jazda na rowerze. Takie ostatnie badania gdzieś mi wpadły do ręki. Prawie 10 milionów Polaków zdeklarowało się, że jeździ na rowerze, bo im to daje radość. I przy okazji Tour de Pologne robimy na przykład mini Tour de Pologne dla dzieci, Kinder Sport, gdzie no, w takiej jednej w ubiegłym roku na przykład wzięło udział ponad 3000 dzieciaków. Czyli przed przyjazdem dużego peletonu te dzieci, młodzież jeździ sobie na tej trasie i tak dalej. To już jest przyszły kibic. On tutaj jeździ, wybieramy z tego też później najlepsze talenty, bo tak zaczynał Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Kaśka Niewiadoma, właśnie na tych wyścigach dla dzieci. I myślę, że to jest takie przybliżenie tej dyscypliny sportu, jak również robimy imprezy tak jak Tour de Pologne dla amatorów, organizujemy wyścigi szosowe też dla amatorów, wyścigi MTB, że ktoś, kto wsiadł na ten rower i nie wiem, jedzie na takim królewskim etapie jak Bukowina-Bukowina pod ścianę harnaś czy ściana gliczarów, no to mówi, kurczę, to nie jest takie proste, prawda? Ja teraz rozumiem, dlaczego on tutaj mógł zostać, czy nie zostać. Czyli musi sam dotknąć tego sportu, pokochać tą dyscyplinę, to musi się stać troszkę twoją pasją i wtedy ty go rozumiesz. Bo a tak jak siedzisz, patrzysz, no jadą, jadą, nic się nie dzieje, prawda? I tak, często nie rozumiesz tego sportu. To też jest rola mediów, żeby te dyscypliny poszczególne sportu przybliżać ludziom, opowiadać o nich, mówić o ich charakterystykach, pokazywać tych zawodników, którzy to robią, wywiady z nimi i tak dalej, żeby przybliżyć. Szczególnie takie, uważam, takie akcje powinny być duże przed Igrzyskami Olimpijskimi. Co najmniej rok, że ty pokazujesz każdą reprezentację danej dyscypliny sportu, przybliżasz tą dyscyplinę sportu, mówisz o niej, opowiadasz i mówisz, okej, przedstawiam tutaj zawodników, oni się szykują, kibicujcie im, prawda? Po prostu jest to takie zaprezentowanie tych zawodników, żeby, o, podoba mi się, nie wiem, strzelectwo, o, to będę kibicował, na czym to polega i tak dalej, czy rower, czy tam lekkoatletyka i myślę, że to jest taka przyszłość przed nami, ale co jest fajne i budujące, że my Polacy zaczęliśmy bardziej dbać o siebie. Zaczęliśmy jeździć na rowerze, biegać,
jakieś tam narty, nie tylko zjeżdżanie, ale i skitury widzę, bo ja sam bardzo dużo chodzę na skiturach, ale widzę, że zaczęliśmy bardziej dbać o siebie, zwracać też większą uwagę na odżywianie się, że mamy teraz tak troszkę więcej może i możliwości finansowych, też zastanawiamy się nad tym, że okej, że to życie jak żyjemy, to też, żeby nie tylko praca, dom, telewizor, tylko żeby troszkę radości zaczerpać z tego życia, stąd szukamy jakiejś pasji. No i właśnie podsuwanie takich pasji sportowych jest naprawdę fajne, bo szczególnie młodych dzieciaków i młodzież to wychowuje ten sport, odrywa ich od tego komputera, od tego świata wirtualnego, a daje im trochę realiów, a dla starszych no, lepsze krążenie, lepsze samopoczucie i mamy większą radość życia. Okej. Znaczy, mi jest ciężko się wypowiadać, bo ja mam takie przekonanie, że ja żyję w takiej pewnej bańce jednakże, jak większość ludzi, czyli tak. swoich znajomych, tak. gdzie w większości jesteśmy otoczeni sportowo. Przeszedłem tę drogę, którą przeszedł pewnie wielu ludzi, którzy, ja nie mogę mówić o sobie jako kolarz amator, ale jeżdżący amatorsko na rowerze, przeszedłem tę drogę, który zaczął biegać maratony, jak mi się znudziły maratony, zacząłem startować w triatlonie. Ja zacząłem startować w triatlonie, to pierwszy raz w życiu wsiadłem na rower szosowy. Znaczy, tak. faktycznie jestem klasycznym dzieckiem, no, mimo wszystko lat 80., 90., które zachłysnęło się rowerem górskim. Tak. I jakby nigdy w życiu szosa była dla mnie po prostu, ponieważ na komunię nie dostałem, w związku z tym ten rower mi uciekł. I faktycznie jako już no, dojrzały mężczyzna pierwszy raz wsiadłem na szosę. I dzisiaj widzę, że to jest absolutnie kwintesencja relaksu. Znaczy nie ma tak. nic przyjemniejszego. I jak widzę, pewnie przez ostatnie, miałeś, że 7 lat tak mocniej, jak rośnie ilość grup, które tak. się spotykają amatorskich. I jak częściej, coraz częściej dorośli zabierają swoje dzieci. Tak, znaczy tak. już jest ten moment, kiedy, okej, okay, nasze dzieci są teraz bardziej starsze, więc też jakby pewnie jak miałem 3-latka, to bym go nie zabrał. Dzisiaj pewnie 9-latka już trochę mogę, za chwilę będzie miał 11, będzie mógł jeździć spokojnie. Gdzie jest szansa na to, żeby dać większą jeszcze możliwość ścigania się amatorom? Ja myślę, że to jest to w naszych rękach organizatorów, bo my na przykład oprócz Tour de Pologne, tak mówiłem, robimy Tour de Pologne amatorów, robimy Puchar Fiata, teraz tutaj w Wilanowie w czerwcu, w Bytowie robimy Puchar Orlenu. Jak jest takich imprez fajnych, dobrze zorganizowanych, tylko to muszą być imprezy oczywiście zorganizowane na dobrym poziomie. To nie może być tak, że ktoś tam linię narysuje kredą na ulicy, weźmie startowe i później ci zawodnicy jeżdżą między samochodami, po pierwsze bezpieczeństwo najważniejsze, żebyś miał komfort, żebyś się poczuł. I właśnie takich imprez, jak jest dużo fajnych, to wtedy można przyjechać i z rodziną, bo i też robimy w tym roku jeszcze maratony, prawda? Także przyjeżdża sobie cała rodzina, można jechać na różnych dystansach. Tak wyjść z taką propozycją, bo oczywiście jazda jest fajna, ale ty musisz mieć cel. Musisz mieć cel. Jak mają cel zawodnicy, to wtedy pilnujesz bardziej jedzenia. Jak już tam 3 dni jesteś na treningu, to jeszcze ciągnie, mówisz, kurczę, muszę pojechać, bo jak nie, to będzie mi się ciężko jechało, prawda, i tak dalej. I te cele właśnie są poprzez jakiś tam sobie kalendarz startów. Ja widzę, jak się na przykład nam rozwinął bardzo ładnie Tour de Pologne amatorów. Zaczynaliśmy, nie wiem, 300-400 osób, teraz już mamy limit 3000 i już się, jak otworzyliśmy listę zapisów, no to w ciągu 2-3 dni już się wszyscy zgłaszają, bo chcą zobaczyć, chcą spróbować, chcą zmierzyć swoich sił, bo też akurat, no, tak jak jeździmy na rowerach, widzimy, że kolarstwo to jest taki sport, że oczywiście walczyć z rywalem, ale też sam z sobą. Przejmujesz swoje jakieś tam słabości, prawda, i tak dalej. I tak, no, myślę, że daje wielką radość. A szczególnie właśnie ściganie się na szosie, jak na przykład robimy wyścigi szosowe, to robimy w poszczególnych kategoriach wiekowych, 20, 30, 40, 50, 60 lat. Startują one w różnych odstępach czasowych, tam co 5 minut. Każda grupa ma swój numer, kolor swojego numeru i wiesz, z kim się ścigasz, bo na przykład Tour de Pologne to się ścigasz bardziej na czas, nie? Kto tam jaki czas zrobi. A tutaj się ścigasz na linię, tak jak etap ze startu wspólnego. Czyli nieważny jest czas, tylko ważne, żebym był przed tobą, a ty przede mną i wtedy jest prawdziwa taka taktyka, ganiają się gdzieś tam, uciekają i tak dalej. I to jest zabawa. Okej. Okay. Pan wspomniał, że w wolnej chwili teraz jeździ na torze. Tak. Rośnie ilość amatorów na torze. Czy w ogóle my mamy szansę w Polsce przywrócić kolarstwo w ogóle torowe?
Tak, no w tym roku też rozgrywają się Mistrzostwa Świata w Pruszkowie, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Polacy na pewno będą tutaj walczyli. Mamy fantastycznych zawodników, zawodniczki właśnie dzięki temu torowi. Tam wokół tego toru cały czas są jakieś historie, ale ten tor naprawdę dał nam dużo, dużo talentów, które odkryliśmy, dużo medali, dużo szans olimpijskich, bo przecież jak się spojrzy na szanse medalowe na Igrzyskach Olimpijskich, to właśnie najwięcej na torze, mężczyźni, kobiety i tak dalej. Także bardzo, bardzo dużo i cieszę się, że tutaj minister sportu, Bańka Witold, który naprawdę no, czuje sport, bardzo się zaangażował w to, żeby zrobić te mistrzostwa świata w Polsce i też no, szuka jakiegoś rozwiązania na ten tor, bo on jest tam zadłużony i tak dalej, ale przede wszystkim to jest obiekt, który powstał za pieniądze nasze, państwowe, czyli szkoda takiego obiektu, nie wiem, który jest tam zadłużony ileś milionów, zostawić na zniszczenie się, gdzie budowa jego kosztowała prawie 100 milionów. Czyli warto się tym torem zająć i mam nadzieję, że się znajdzie jakieś rozwiązanie, bo tor jest naprawdę super, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, dobra nawierzchnia, drewno z Syberii specjalnie ściągnięte, w ogóle te wymiary, no najlepsi specjaliści to robili, w ogóle nawet forma tego toru jest takiego, w takim kształcie takiego hełmu huzarskiego, to właśnie no, taka naprawdę przepiękna, przepiękna budowla i warto zadbać o nią. Okej. Okay. To jest dobry moment na to, żebyśmy postawili kropkę. Dzisiaj waszym gościem był Czesław Lang. Bo mi bardzo miło porozmawiać. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Bym chciał jednakże sięgnąć do początków. Czyli nie tylko o tym, co dzisiaj i w przyszłości, ale również jak to się zaczęło. A za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli oglądaliście to w mediach społecznościowych, pamiętajcie, sharing is caring, czyli udostępnijcie, niech inni też zobaczą tę rozmowę. Jeżeli oglądaliście ją na YouTubie, pamiętajcie, czerwony przycisk subskrybuj i obok niego dzwoneczek. Ostatnie pytanie, zanim zamkniemy. W tym roku, kiedy startuje Tour de Pologne? 3 do 9 sierpnia. Startujemy w Krakowie, kończymy w Bukowinie Tatrzańskiej i 9 sierpnia zapraszam wszystkich amatorów na Tour de Pologne dla amatorów. Fantastyczny plan. Ja 10 sierpnia mam urodziny, więc to brzmi jak fantastyczny pomysł na prezent. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.